Dzisiejsze nagranie jest całkiem spontaniczne. Nie mam żadnego mikrofonu, mam tylko telefon i ładny krajobraz. Jesteśmy obecnie niedaleko schroniska Andrzejów. Postanowiłem się dzisiaj z Wami podzielić opinią na temat tego, co się dzieje na rynku kryptowalut, dlaczego ponoszą nas takie emocje, dlaczego jesteśmy tak przerażeni tym, jakie wyceny obecnie znajdujemy na rynku kryptowalut i czemu to nas tak jakby doskwiera, czemu nas to tak dotyczy i czemu to tak przeżywamy, skoro jeżeli jesteśmy tu długoterminowo, jeżeli jesteśmy po to, aby doceniać wartość kryptowalut, wartość tego, że możemy decydować o swoich pieniądzach, możemy razem z tym rynkiem rozwijać się i po prostu być tu i edukować się. Jeżeli jesteśmy tutaj po to wszystko, to powinniśmy być spokojni, pewni siebie. Obecny czas to świetny czas na to, aby przygotować się pod kolejny okres, pod kolejne odsłony tego rynku. To dobry czas, aby się wyedukować, przeanalizować swoje błędy, przeanalizować to, co zrobiliśmy, czy mogliśmy się w jakiś sposób tego ustrzec, w jaki sposób mieć więcej stablecoinów, jak mieć więcej kryptowalut, które są wartościowe i które aż tak mocno nie reagują, mają szansę powrócić jak Feniks z popiołu. Dla mnie takimi kryptowalutą jest Bitcoin, dla mnie taką kryptowalutą jest Ethereum, Polkadot. Mocniej, coraz mocniej teraz inwestuję w ekosystem Cosmos, Kronos i to są takie podstawowe ekosystemy, podstawowe kryptowaluty, w które wierzę ja, nie musisz wierzyć ty i to wcale nie są porady inwestycyjne. Przechadzam się po lesie i dzielę się z wami opinią na temat moich przemyśleń na temat rynku. Jeżeli to akceptujesz, to dla zachęty zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i zapraszam Cię do dalszej części. Teraz chciałbym się podzielić z Tobą kilkoma błędami, kilkoma rzeczami, które moim zdaniem powinienem robić lepiej podczas hossy, która niewątpliwie była. Nie wiemy, czy to jest Bessa, czy jeszcze spadniemy niżej, tego nikt nie wie, możemy tylko czekać i przygotowywać się do każdej możliwej sytuacji. Ale podzielę się z Tobą kilkoma rzeczami, które ja mogłem zrobić lepiej, na które mam nadzieję przygotuję się w przyszłości. Pierwszą z nich jest skakanie z projektu na projekt, czyli oglądanie youtuberów, oglądanie osób, które opowiadają o konkretnym projekcie. Widzimy, że osiągają wysokie wzrosty i my sprzedajemy swoje projekty, aby kupić tamte i wsiąść do pociągu i myśleć, że razem z nimi zrobimy jeszcze razy 10 razy 15. Najczęściej w momencie, kiedy my wchodzimy, jest to ostatni moment, kiedy tamci uciekają, kiedy tamci realizują zyski, a nas rzucają do topiącej się łodzi i realizujemy tak naprawdę straty, a nie zyski. Wracamy do swojego projektu i płaczemy, lamentujemy i żałujemy, że to zrobiliśmy. Na moje i tylko na moje, bo to są moje decyzje, mój portfel, powinniśmy mocno się trzymać swoich projektów. Tam, gdzie zdecydowaliśmy, że będziemy te projekty, które wybraliśmy z tych wielu, które są obecnie na rynku, powinniśmy obserwować przepływ pieniądza, dochodzenie nowych osób do tego projektu, jaka jest sytuacja ogólna i trwać z nim do momentu, kiedy nie będziemy wiedzieli, że teraz powinniśmy realizować zyski. Drugi właśnie problem to jest brak realizacji zysków. Myślimy, że projekty, które wchodziliśmy, że one będą wiecznie rosły, że one będą posiadały wiecznie hype, zainteresowanie, że zarobimy, nie wiem, na mieście wkładając 1000 zł, zarobimy tam 200 tysięcy złotych i do momentu, kiedy tego nie zrealizujemy, będziemy ciągle w nich trwać. A tak naprawdę powinniśmy
realizować zyski i czekać na spadki, na korekty, aby to odkupić i iść dalej. Ja mam jeszcze Bitcoina, którego tak naprawdę od pierwszego momentu, kiedy kupiłem, nie sprzedałem nawet grosika, złotówki, czegokolwiek, nawet dolara, ponieważ wierzę w ten projekt i nie bawię się w tradowanie na tym, na tej kryptowalucie. Myślę, że w przekroju, nie wiem, 4-8 lat, zobaczymy jak to wszystko, jak ten cały rynek będzie się rozwijał, będzie to aktywo, które pozwoli przenieść pieniądze w czasie, pozwoli nam kumulować bezpiecznie pieniądze, dołączy do rynków takich jak akcje, takich jak złoto i będzie zadowalało nie tylko mnie, ciebie, ale i większość ludzi, którzy dzisiaj nawet nie wiedzą, co to jest kryptowaluta. Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i to jest też kolejny zarzut większości osób, które się nie interesują tym, którzy usłyszą tylko w telewizji, co to jest kryptowaluta, że akurat przeżywa wzrosty albo przeżywa straty, bo tylko wtedy telewizja interesuje się tym aktywem, ponieważ przystępuje do tego znaczna liczba ludzi, która chwali się, że zarobiła 1 000 000, 2 000 000 lub wręcz przeciwnie, straciła całą gotówkę, lub nawet była sytuacja, że ksiądz zainwestował sobie pieniądze plebanii i stracił, bo myślał, że sobie zarobi i nie wiem, nadrobi na ofiarę. Przepraszam za tak zamyślenie. My powinniśmy patrzeć na ten rynek głównie długoterminowo, nie patrzeć na zmienność, ponieważ zmienność jest okazją do tego, że my możemy tutaj być jako pierwsi. Chciałbym się przez chwilę podzielić z wami widokami, które tutaj zastałem, ale i które często odwiedzam. Natura, góry, powietrze, wysiłek poniekąd. To, co tygryski uwielbiają najbardziej, a co też przygotowuje po powrocie do domu do mądrzejszych decyzji, do odcięcia się od tych wszystkich problemów rynku. Czysta głowa, świeża głowa i można działać. Tutaj też możecie zobaczyć podobne kształty jak w kryptowalutach na wykresach. Dołki, górki i znowu dołki. Obecnie jesteśmy tutaj gdzieś na dole, ale myślę, że będziemy cały czas iść do góry. Ale będą te spadki oczywiście.